Już w piątek, 9 sierpnia, rozpoczną się Dni Suwałk. Trzydniowa feta jest pełna atrakcji, wśród których każdy znajdzie coś dla siebie. Prezentacje zespołów muzycznych młodej generacji otworzą na bulwarach ten szczególny weekend. Cztery zespoły, cztery godziny świetnej muzyki w plenerze, w pięknym otoczeniu, a potem płynnie przechodzimy do sobotniego poranka, gdzie można albo ponownie spotkać się na bulwarach nad Czarną Hańczą, albo wybrać się na skwer z fontanną przy ulicy Alfreda Wierusza Kowalskiego. Rok 2024 jest w Suwałkach rokiem znanego malarza. Miasto we współpracy z lokalną fundacją imienia Wierusza Kowalskiego przy ulicy, której monachijczyk patronuje, postanowiło zorganizować familijny piknik ze sztuką w tle. Prócz animacji zaplanowano tu m.in. plener malarski. Sobota będzie też atrakcyjnie przebiegać na bulwarach. Będziemy mieli bloki animacyjne dla młodszych i starszych, bloki muzyczne. W sobotę no to w pewien sposób również nawiązanie do malarstwa, bo będziemy mieli taki blok animacyjny dla najmłodszych raz pędzlem, raz kredką. On się rozpoczyna o godzinie 15, a o godzinie 16 spod hali Arena Suwałki wyrusza Parada Miejska. Wielki kolorowy korowód. Na koniec lipca było już ponad 60 zgłoszeń. Myślę, że ta liczba już wzrosła i wciąż jeszcze można się zgłaszać, także bardzo zachęcam. Jeśli nie do uczestniczenia, to przynajmniej do klaskania, oklaskiwania, do oglądania. Trasa parady wjedzie ulicami 24 sierpnia, Tadeusza Kościuszki, Adama Mickiewicza. Skręcamy w ulicę Wajdy i znowu spotykamy się na bulwarach. Na koniec tego barwnego przemarszu odbędzie się specjalna loteria. W tym roku do wygranej jest aż 7 nagród finansowych, całkiem wysokich. Myślę, że warto wziąć udział w paradzie. A wieczorem koncerty muzyczne. Jako gwiazda wystąpi w tym roku Smolasty z zespołem. A po koncercie również nie kończymy, bo zapraszamy Państwa na dyskotekę pod chmurką, zagra DJ Kari Hari. Wspólna zabawa potrwa do 23.30. W niedzielę, w samo południe, teatr uliczny dla dzieci z widowiskiem Kolorowy Świat Cyrku. Około 14.00 na scenę na bulwarach wkroczą lokalne zespoły artystyczne. Zaczynamy koncerty Miejskiej Orkiestry Dentej, a wieczorem kończymy występem z zespołu Pieśni i Tańca Suwalszczyzna, któremu będą towarzyszyć goście z Kanady, że będzie ciekawe wydarzenie. W międzyczasie o godzinie 15 zapraszam na rozstrzygnięcie bardzo popularnego w Suwałkach konkursu literackiego Suwalskie Limeryki Latem. Będzie również nowość w naszym programie, taka dyskusja społeczna, happening społeczny, obywatelskie kocykowanie. Warto przyjść, usiąść na kocyku, powiedzieć, co nas boli, co nas cieszy, co chcielibyśmy zmienić. Z takich dyskusji rodzą się najlepsze pomysły. Równolegle od 13 do 16 na stadionie lekkoatletycznym Festiwal Siły. Gościem specjalnym będzie hardkorowy koksu Robert Burnejka. A będzie można nie tylko obejrzeć siłaczy, ale też wziąć udział w kilku konkurencjach i sprawdzić własną siłę. Warto wieczorem zajrzeć na bulwary. Tam plenerowe kino, a na ekranie Asterix i Obelix, Osiedle Bogów. A sympatycy aktywniejszych form relaksu od 19 na placu Marii Konopnickiej z pewnością znajdą okazję do doskonałej zabawy. W tym roku na Gnojnej bawimy się, zagrają zespoły Sztajerek, Lipka & Company, może dołączą do nas goście z Kanady. 3 godziny świetnej zabawy. W sobotę i niedzielę na bulwarach czynna też będzie od 10 rano do 22 strefa handlowo-gastronomiczna. Pełen plan atrakcji dostępny jest na plakatach oraz na internetowych stronach Suwalskiego Ośrodka Kultury. Jak widać po programie zaplanowaliśmy takie wydarzenia, które pozwolą się suwalczanom zintegrować, spotkać, wymienić opinie, pobyć razem, pobawić się, podzielić się swoimi pomysłami. Myślę, że warto, bo i to obywatelskie kocykowanie, i Parada Miejska, i Suwalska Potańcówka to są takie wydarzenia, gdzie możemy być razem. A to chyba w dzisiejszych czasach jest bardzo duża wartość. Tydzień po święcie miasta do Suwałk zjadą gwiazdy kina. Czwarta edycja festiwalu Wajda na nowo zapowiada się imponująco. Formuła znana i nieznana, ponieważ co roku przygotowujemy coś nowego. W tym roku ta edycja jest szczególna, ponieważ mamy wyjątkowego gościa, pana Andrzeja Seweryna. Andrzeja Seweryna, aktora wajdowskiego, niezapomnianego Maxa z Ziemi Obiecanej. Ale oprócz tego mamy Zbigniewa Zamachowskiego. W
podwójnej roli. Raz jako aktora, ale dodatkowo jako piosenkarza. Gościem festiwalu będzie również w podwójnej roli Gabriela Muscała, która jako scenarzystka i reżyser pojawia się na afiszu filmu Błazny. W Suwałkach zaplanowano prapremierę tego obrazu. Fabuła to opowieść o grupie studentów Wydziału Aktorskiego, którzy dowiadują się, że ich pracą nad ich filmem dyplomowym kierował będzie uznany reżyser. Między studentami rozpoczyna się rywalizacja, ale wbrew ich oczekiwaniom na planie reżyser pojawia się rzadko. Co z tego wyniknie, jak studenci odnajdą się w tej niecodziennej sytuacji? Suwałki odwiedzi również reżyser Krzysztof Zanussi. Jest to taka szczególna okazja, żeby posłuchać jego wspomnień i zobaczyć też filmy, do których będzie prezentował zapowiedzi. Festiwalowy program otwiera projekcja filmu Agnieszki Smoczyńskiej Fuga. Na piątkowy wieczór zaplanowano również wernisaż wystawy plakatu Andrzeja Pongowskiego. To będzie Morgenstern na nowo. Kolejna edycja jakby tych plakatów, które pojawiają się do znanych już filmów, pojawiają się na nowo. Gratka niebywała, bo też pan Andrzej Pongowski będzie na wystawie obecny, także będzie można z nim porozmawiać na temat tego, co zobaczymy w warstwie plakatowej. Wydarzenia festiwalowe odbywać się będą w gmachu Suwalskiego Ośrodka Kultury, ale nie tylko. Są przewidziane w kawiarence artystycznej na ulicy Noniewicza. Planujemy też plener, czyli bulwary przy Czarnej Hańczy. Festiwal jest znakomitą okazją, by spotkać gwiazdy polskiego kina, zdobyć autograf czy porozmawiać. Pierwszego dnia spotkamy wszystkich zaproszonych gości na gali otwarcia. Drugiego dnia odbędą się specjalne spotkania przed seansami filmowymi z Gabrielą Muscałą, ze Zbigniewem Zamachowskim i oczywiście z Krzysztofem Zanussi. Drugiego dnia będzie Krzysztof Zanussi, Andrzej Seweryn. Andrzej Seweryn będzie też mówił, zapraszał gości do obejrzenia Pana Tadeusza drugiego dnia festiwalu. No i oczywiście na gali finałowej również zobaczymy wszystkich gości. W sobotę w kinie plenerowym będzie niepowtarzalna okazja, by w towarzystwie Andrzeja Seweryna obejrzeć Pana Tadeusza w reżyserii Andrzeja Wajdy. Film realizowany był w części na Suwalszczyźnie. Tych lokalnych filmowych akcentów w tym roku będzie jednak więcej. W tym roku będzie Dolina Is, która była kręcona tutaj na Suwalszczyźnie. To jest na podstawie powieści Czesława Miłosza. Ona rozgrywa się tutaj na pograniczu polsko-litewskim. A reżyserem był Konwicki, który również jest związany właśnie z tym pograniczem polsko-litewskim. Kolejny element to oczywiście Pan Tadeusz, który również był nagrywany na Suwalszczyźnie. Będzie też spotkanie z Krzysztofem Skłodowskim, naszym muzealnikiem, który opowie o kinie w Suwałkach. I nie chodzi to o budynki, ale o filmy, które były tutaj kręcone. Festiwal Wajda na nowo potrwa od 16 do 18 sierpnia.